sobotę 16 czerwca w Kudowie Zdroju po raz pierwszy odbył się Kudowski Festiwal Zabawek. W teatrze pod blachą w Parku Zdrojowym przygotowano wiele atrakcji dla całych rodzin. Podczas festiwalu można było obejrzeć spektakle, wziąć udział w warsztatach, a także przekazać własną zabawkę na szczytny cel i wziąć udział w losowaniu nagród. Jak zapowiada burmistrz Kudowy Zdroju, planowane są już kolejne edycje festiwalu. Szanowni Państwo, pierwszy Kudowski Festiwal Zabawek. Wielkie święto, wielka radość, że udało się ten pomysł w końcu sfinalizować. Inspiracją do tej imprezy była oczywiście obecność Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Pani Maryla Ozierańska od lat już mówiła, że takie święto Kudowa, jako miejscowość, która posiada Muzeum Zabawek, znane w Polsce i za granicą, takie święto jak Festiwal Zabawek Kudowa mieć powinno. No i to stało się faktem właśnie w tym roku. Bardzo się cieszę, że dziś miałem zaszczyt wraz z panią Marylą Ozierańską, właścicielką Muzeum Zabawek Bajka, otworzyć pierwszy międzynarodowy Festiwal Zabawek w Kudowie Zdroju. Tak jak pani Maryla zaznaczyła, że to święto w Polsce przedwojennej było obchodzone w maju, pod koniec maja 26, natomiast zastanowimy się jeszcze nad tą datą. Natomiast jedna rzecz jest pewna, że w Kudowie Zdroju Festiwal Zabawek zagościł już na stałe. Jest pierwszy w tym roku, już pracujemy nad drugim, kolejnym, także bardzo się cieszę i jak Festiwal Zabawek, to tylko w Kudowie. Zapraszam wszystkich do Kudowy Zdroju. Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju jest jednym z czterech w Polsce i istnieje już 16 lat. Dlatego tutaj ta tradycja wrosła. Dlatego tutaj ta zabawka jest tym odpowiednim jak gdyby przedmiotem, któremu należy zrobić święto. Zwłaszcza, że w Kudowie była fabryczka zabawek i jej tradycja sięga końca XIX wieku. W swoich zbiorach mamy kilka takich zabawek unikatowych. Są przepiękne, bo są drewniane, czyli te, na które było stać każdego i które są do dziś popularne. To będzie dzięciołek. Ja jego tak nazywam. W każdym bądź razie jest to zabawka pierwsza, którą zdobyliśmy właśnie z szerokiej oferty produkcyjnej wytwórni zabawek w Kudowie Zdroju. Jest to zabawka z lat 30. Zabawka, która do nas trafiła, ale nie z Kudowy. Trafiła od pewnego młodego Czecha, mieszkańca Nachodu, który zaprzyjaźniony z muzeum kiedyś do nas przyszedł i przyniósł malutkiego dzięciołka, który schodzi po patyku. Zabawka znana wszędzie, gdzie nikt nie wie, gdzie jest jej początek, z prostej przyczyny, bo dobra i się zawsze podobała. Robimy ją na warsztatach zabawkarskich w Muzeum Zabawek. Cieszy się wielkim powodzeniem. Mamy w ofercie jeszcze inne zabawki, ale dzięciołek bije rekordy popularności. A mam nadzieję, że stanie się kiedyś produktem turystycznym, właśnie regionalnym. Ten festiwal oczywiście to prezentacja zabawek, zbieramy zabawki na cele dobroczynne, również tutaj mieszkańcy Kudowy całymi workami przynoszą, ogłosiliśmy taką akcję, która naprawdę przyjęła się bardzo, bardzo dobrze w Kudowie Zdroju. Mamy już na pewno kilkadziesiąt kilogramów, przepraszam, że tak mówię, ale tak to określę, zabawek. Natomiast chcieliśmy też pokazać, programując, robiąc program tej imprezy, że ziemia kłodzka jest magiczna, bo no, zabawka to też bajka, a bajka to magia. W sumie od dzieciństwa interesowałem się jakimiś legendami, bajkami. Dużo czytałem w sumie w szkole podstawowej. Interesowały mnie te tereny ziemi kłodzkiej, po których dużo chodziłem razem z moim wujkiem Mirkiem, z kolegami. 20 lat temu wpadła mi w ręce książka Romany i Leszka Majewskich. Bardzo fajna książka, ale czegoś mi tam w niej brakowało. Dlatego od tamtego czasu nosiłem się z takim zamiarem, żeby zrobić te legendy po swojemu. Żeby były właśnie kolorowe, opowiedziane tak, żeby każdego zainteresowały. No i tutaj właśnie powstała taka książeczka, część pierwsza, Straszne legendy hrabstwa kłodzkiego. Troszkę straszą, troszkę śmieszą. W pierwszej części jest 46 legend. Poznałem wielu wspaniałych ludzi właśnie też dzięki temu, że istnieje coś takiego jak Facebook. Między innymi właśnie Dariusza Giemza, który ma Muzeum Ziemi Kłodzkiej na Czarnej. Zapraszam, również bardzo ciekawy człowiek. Witold Kisza, który prowadzi fanpage'a o Lewinie Kłodzkim. Dużo moich znajomych podsyłało mi jakieś informacje. Dla mnie wystarczy jedno zdanie.
przykładowo o tym, że w Kudowie Zdroju w kościele świętej Katarzyny husyci zburzyli ten kościół i na tej podstawie tego jednego zdania ja zbudowałem tam kilka stron legend, które tu się spodobały ludziom, także no, siedzi to w głowie, tak? te opowiadania, te bajki, a jak wiadomo w każdej legendzie jest ziarno prawdy, więc zapraszam do przeczytania i zapoznania się. Jeszcze raz pokazuję książeczkę Straszne legendy Krasnokórskiego i okolic. Mamy też wspaniałych ludzi, którzy tą magię za pomocą teatru, no w końcu jakby nie było i Kłodzko, bo z Kłodzka przyjechał do nas teatr w Kłodzku. Mamy dwa wspaniałe przedstawienia, Daszenka i Prosiaczek Czok. No i Akademia Wyobraźni z Lądka Zdroju, Paweł Pawlik, wybitny lalkarz, znany również w kraju i za granicą i również dwa spektakle o Czerwonym Kapturku, to przecież już legenda. Także te spektakle się pojawiły, bo chcemy pokazać turystom również, że ta magia to nie tylko zabawki, ta magia to również teatr, teatr lalkowy i nie tylko. Widzimy uśmiechnięte dzieciaki, pełną publiczność, jest piękna pogoda w Parku Zdrojowym, w Kudowie Zdroju. Czasem chyba wszystko to, o czym mogliśmy sobie pomarzyć. Do tego mamy dużo zabaw ruchowych. Skansen wstrążnie przygotował gry i zabawy naszych dziadów. Zabawa z fajerkami, proce, rzut podkową. Muzeum Zabawek oczywiście przygotowało warsztaty zabawkarskie, czyli Akademia Wyobraźni przygotowała warsztaty teatru papierowego, czyli dzieci rysują, kolorują, wycinają, samemu robią sobie teatr kukiełkowy, lalkowy, papierowy. A zatem wiele atrakcji, dużo się dzieje, piękna pogoda, frekwencja jest, jesteśmy bardzo zadowoleni. No i mamy taką nadzieję, tutaj pan burmistrz Piotr Maziarz obiecał, że spotykamy się na kolejnej edycji, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie na drugiej edycji Kudowskiego Festiwalu Zabawek.